Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na kolejną z roślinnych historii. Dziś poznamy kolejne ciekawe odmiany zamykulkasów. Zapraszam Was serdecznie. Zamykulkas jest przepiękną i zupełnie bezproblemową rośliną domową, którą myślę wielu z nas ma w swoich domach. Choć w handlu spopularyzowana została stosunkowo niedawno, bo w latach 90. Od 96 roku jest dostępna w sprzedaży dzięki ogrodnictwom z Holandii. To zdecydowanie podbiła nasze serca. Pokochaliśmy ją i zapragnęliśmy ją mieć w naszych domach. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ roślina ta jest nie tylko bardzo ładna, ale i rzeczywiście absolutnie bezproblemowa w obsłudze i dość odporna na szkodniki. Dla wielu jest to połączenie, które tworzy roślinę idealną. Od tego momentu szczęśliwie mamy do wyboru więcej odmian niż tylko tą standardową zieloną postać zamiokulkasa, zamiokulkas zamifolia. Na wstępie może kilka słów o pochodzeniu tej rośliny. Roślina ta pochodzi z Afryki Południowo-Wschodniej. Zwana jest także potocznie klejnotem Zanzibaru, z tej przyczyny, że właśnie jednym z miejsc, w których występuje ona naturalnie, to właśnie Zanzibar. Ze względu na zdecydowanie odmienny klimat panujący w Polsce, jak chociażby na Zanzibarze, niestety nie możemy tych roślin uprawiać w naszych ogrodach, natomiast mogą one zdobić nasze wnętrza i możemy uprawiać je jako rośliny pokojowe. W kwestii pielęgnacji tej rośliny, tak jak wspomniałam, jest niesłychanie ona łatwa w obsłudze, natomiast warto gdzieś pamiętać o tym miejscu jej pochodzenia, ponieważ to jest zawsze najlepsza podpowiedź, czego ta roślina od nas by wymagała. Przede wszystkim musimy zapewnić jej ciepło. Nie jest odporna na mróz, tak jak wspomniałam, w naszym klimacie nie ma możliwości uprawy jej na zewnątrz, w ogrodach, chyba że przejściowo w okresie letnim na tarasach, na balkonach. Natomiast w naszym klimacie trzeba jej zapewnić optymalne dla niej temperatury przede wszystkim, i pilnować tego, by miejsce, w którym szczególnie zimuje, temperatura ta nie spadała szczególnie poniżej 15 stopni. Więc jeżeli masz jakieś chłodne pomieszczenie, jakieś pomieszczenie wejściowe do domu, gdzie masz zamiokulkasa, to w okresie zimowym warto upewnić się, że ta temperatura jest co najmniej około 18 stopni, tak by ta roślina po prostu nie odchorowała spadku temperatury. Poza tymi minimalnymi wymaganiami, jeżeli chodzi o temperaturę, to dalsze jej wymagania są bardzo, można powiedzieć, oszczędne, ponieważ nie wymaga ona ani częstego podlewania, ani jakiejś specjalnej dużej wilgotności powietrza. Jest to idealna roślina dla osób, które w domach mają niską wilgotność powietrza, lub do takich pomieszczeń, gdzie ta wilgotność powietrza nie jest zbyt duża, jak na przykład pomieszczenia biurowe. Zamiokulkas jest także niezwykle tolerancyjny, jeżeli chodzi o ilość światła, którą mu dostarczamy. Choć pochodzi z bardzo słonecznej Afryki, to w naszych mieszkaniach jest często polecane właśnie do ciemnych mieszkań, do ciemnych pomieszczeń, ponieważ nawet w takich warunkach poradzi sobie znakomicie. Nie jest to jednak w żadnym wypadku coś, co on preferuje. Zamiokulkas będzie czuł się świetnie w również dobrze nasłonecznionym miejscu Waszego mieszkania. Jeżeli zapewnisz mu odpowiednie warunki świetlne i dość dużą ilość rozproszonego światła, na pewno odwdzięczy się dużo szybszym wzrostem rośliny i unikniesz potencjalnego prowadzenia rośliny w mniejszych warunkach świetlnych i liście nie będą zbytnio wyciągnięte. Ciekawostką o zamiokulkasach jest również ich budowa. Liście zamiokulkasa to tak zwane liście złożone. Czyli ta gałązka małych listków, która widzimy, to właśnie jest tak naprawdę liść właściwy, a te małe liście, to botanicznie nazywamy je listkami. Te listki są o tyle jeszcze ciekawe, że nawet taka najmniejsza jego właśnie cząstka, czyli jeden listek z liścia złożonego, jest wystarczającym fragmentem rośliny do tego, aby roślinę rozmnożyć. Także jest to roślina, którą możemy rozmnażać na kilka sposobów, poprzez w szczególności podział kępy z liścia, jak i nawet z pojedynczego małego listka. Zabawa w rozmnażanie zamiokulkasa to jednak jest proces bardzo długotrwały i zdecydowanie tylko dla cierpliwych. Zamiokulkas, ten nasz klejnot Zanzibaru, występuje w bardzo, bardzo wielu odmianach. Nie wymienię ich wszystkich, natomiast wspomnę o kilku tych takich wyjątkowo ciekawych. O
Opowiadałam już we wcześniejszym filmie o niezwykle ciekawej odmianie o czarnych liściach. To jest odmiana Dovon, znana też jako Raven, ten koreański czarny kruk, więc jeżeli jeszcze nie znasz tej historii, to serdecznie zapraszam Cię, zobacz ten film lub może w ogóle zapoznaj się z całą playlistą tych roślinnych historii. A ja dzisiaj chciałam opowiedzieć o kilku innych odmianach, a przede wszystkim o przepięknej, moim zdaniem, wspaniałej i wartej poznania odmianie Zenzi. Odmiana Zenzi jest już w handlu dostępna od jakiegoś czasu. Myślę, że jest ona coraz bardziej dostępna. Widziałam także egzemplarze dostępne w sprzedaży stacjonarnej. Ceny tych roślin też stopniowo spadają, co myślę jest bardzo korzystne dla wszystkich tych, którzy planują swoją kolekcję roślin, szczególnie właśnie kolekcję może zamiokulkasów, poszerzyć o tę bardzo ciekawą odmianę. Zamiokulkas Zenzi jest kompaktową odmianą o bardzo ciekawie ułożonych listkach na liściu, które są umieszczone bardzo gęsto, jeden blisko obok drugiego. Mają absolutnie wspaniałą, ciemną, błyszczącą zieleń. Ten kształt tych liści jest unikatowy dla tej odmiany. I cała jest taka właśnie bardzo taka mięsista, gruba i kompaktowa. Także jak zwykły zamiokulkas ma, i widzimy to, te zdolności magazynowania wody w liściach, w łodygach, w tych bulwach, to w tej odmianie myślę jest to jeszcze bardziej zaznaczone, bo cała ta odmiana wydaje się taka bardzo, bardzo taka gruba i mięsista. I chociaż liście są krótsze w porównaniu do tej podstawowej odmiany, to ilość listków jest większa. Natomiast jest to, tak jak wspomniałam, raczej taka kompaktowa odmiana. Wskazywane jest w literaturze, że dorasta do maksymalnie 50 cm. Także jest to taka właśnie bardzo ciekawa odmiana, która może zdobić zarówno nasze jakieś biurko w pracy, parapet. Myślę, że w wielu, wielu miejscach możemy zastosować ją do ozdoby wnętrza. A teraz najlepsza część tej historii właśnie. Jak to się stało, że tak wspaniała odmiana powstała? Odmiana znana nam jako Zenzi jest to tak naprawdę odmiana zamiokulkas Hansotti 13. Odmiana ta powstała jako sport. Sport to jest określenie na spontanicznie występującą mutację w roślinie. Rośliny, ich nowe odmiany bardzo często powstają w wyniku mutacji genetycznych. One mogą być takie samorzutne, jak było właśnie w tym wypadku, albo mogą być w jakiś sposób wywoływane przez człowieka różnymi metodami. W przypadku tej odmiany Hansotti 13 była to mutacja spontaniczna. Odmiana Zenzi została odkryta w 2009 roku w zwykłej plastikowej szklarni w Indiach. I tutaj zaczyna się, można powiedzieć, największy twist tej całej historii. Bo jak opowiadałam Wam o zamiokulkasie Raven, to on był sportem tej podstawowej zielonej odmiany. Natomiast w przypadku zamiokulkasa Zenzi moglibyśmy spodziewać się, że będzie podobnie. Że właśnie na plantacji w szklarni, gdzie uprawiane były te podstawowe zielone zamiokulkasy, właśnie jeden z osobników zmutował, dając nam taką ciekawą, taką kompaktową, jeszcze taką grubszą i bardziej mięsistą odmianę. Natomiast nie. Jest to sport, natomiast nie tej podstawowej wersji, a wersji z wariegacją. Tak, w 2009 roku w Indiach uprawiane były w ogromnej szklarni, takiej zwykłej, plastikowej, ale jednak już na dużą, przemysłową dosyć skalę, zamiokulkasy w wersji z wariegacją. Była to taka nieoznaczona, niepatentowana odmiana, po prostu rośliny o wariegacji. I to właśnie z rośliny o liściach z wariegacją powstała ta przepiękna, zielona, różniąca się zupełnie pokrojem od standardowej rośliny mutacja, odmiana, którą znamy my jako zamiokulkas Zenzi. Jest to, myślę, o tyle ciekawa historia, że coraz częściej gdzieś dochodzą jakieś nas informacje o dostępności w sprzedaży właśnie zamiokulkasa z wariegacją i wydawać się może, że to jest taka całkowita nowość, natomiast z tej historii wynika, że już w 2009 roku uprawa zamiokulkasa właśnie w wersji z wariegacją była jak najbardziej już aktywna, ponieważ to właśnie w takim miejscu doszło do tej spontanicznej mutacji i mamy
naszą cudowną, kompaktową odmianę Zenzi. Dlaczego tak się stało, że pomimo tego, że ta odmiana Zenzi jest tak stosunkowo nowa, a ona już jest dosyć dobrze dostępna i bardzo popularna, a zamiok kulkasty w wersji z warigacją to jest coś, o czym bardziej słyszymy niż widzimy? Trudno powiedzieć. Przypuszczalna przyczyna według mojego pomysłu na to jest to, że generalnie zamiok kulkasty to są rośliny, które nie rosną szybko. A rośliny z warigacją mają to do siebie, że z powodu zmniejszonej ilości chlorofilu w roślinie rozwijają się jeszcze wolniej. Także być może te rośliny są w szkółkach uprawiane, natomiast cały czas ogrodnicy czekają, aż te rośliny podrosną, aż rozmnożą odpowiednią ilość tych roślin, żeby móc po prostu zapewnić stałe dostawy i wstrzymują jeszcze ich sprzedaż lub alternatywnie może trwają jeszcze jakieś postępowania dotyczące uzyskania ochrony tych odmian z wariegacją. Niemniej jednak myślę, że w najbliższym czasie zamiast kulkasy z wariegacją to będzie też coś, co zdecydowanie pojawi się i będzie dla nas dostępne do wyboru. Jestem ciekawa, czy Wy kupilibyście zamiast kulkasy z wariegacją, czy w ogóle bylibyście ciekawi takiej rośliny właśnie z wariegacją. Natomiast na chwilę obecną mamy dostępnych, można powiedzieć, wachlarz możliwości w obrębie zamiast kulkasów. Mamy właśnie tego zielonego, mamy naszego czarnego kruka, mamy naszego wspaniałego o cudownym pokroju Zenzi, ale mamy też cały szereg innych odmian, które tylko wspomnę. Jest to chociażby odmiana za mikro oraz za mikro dark. Obie te odmiany, zarówno za mikro, jak i za mikro dark, powstały w Holandii. Za mikro to była odmiana wyselekcjonowana w 2002 roku. Natomiast za mikro dark jako sport tej odmiany za mikro. Obie te odmiany, zarówno odmiana za mikro oraz dark za mikro, powstały w Holandii, zostały tam wyselekcjonowane. Odmiana za mikro powstała w 2009 roku jako sport tego podstawowego zielonego zamiast kulkasa, natomiast w 2013 roku jako sport odmiany za mikro udało się wyselekcjonować odmianę dark za mikro o również ciemnych liściach, podobnych do zamiast kulkasa Raven, natomiast o kształcie liści oraz budowie rośliny zbliżonej do tej właśnie odmiany za mikro, o takim bardziej wyprostowanym pokroju. Mam, kochani, nadzieję, że historia o tym, jak z rośliny z wariegacją powstała przepiękna, zupełnie różniąca się od podstawowej wersja zamiast kulkasa, którą my znamy jako Zenzi, że Wam się ta historia podobała. Ja z wielką przyjemnością nagram dla Was kolejne roślinne historie. Myślę, że warto poznawać historię roślin, szczególnie tych, które już w naszych domach mamy. A przy okazji jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o tym, czy zamiast kulka z wersji z wariegacją, jak już będzie dostępny w sprzedaży, czy podejrzewacie, że to będzie hit czy kit? Dajcie znać w komentarzu. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że możecie wspierać zarówno mnie, jak i ten kanał, subskrybując go. Jeżeli chcesz dostać powiadomienie o kolejnym z filmów, kliknij ikonkę dzwoneczka. A ja, kochani, życzę Wam wszystkiego zielonego. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!